Witamy na pokerstrategy.com, Twojej profesjonalnej szkole pokera. To wideo nauczy się zasad gry w Texas Holdem, jednej z najpopularniejszych obecnie odmian pokera. Widzisz tutaj typowy stół pokerowy. Texas Holdem jest odmianą, w którą może grać od dwóch do dziesięciu graczy jednocześnie. W każdym rozdaniu jedna osoba Pełni rolę rozdającego. Aby rozpoznać taką osobę, będziemy używali specjalnego znacznika, dealer baton. Podczas gry znacznik ten będzie przesuwał się po stole zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zanim zostaną rozdane karty, dwóch graczy, siedzących na lewo od batona, musi wnieść tak zwane blindy. Nazywamy je tak, ponieważ gracze wniosą je zanim zobaczą karty. W ciemno. Blind niewidomy, gra słów. Suma, jaką gracze ci muszą wnieść, określana jest przed grą. Gracz siedzący bezpośrednio po lewej stronie dealera wpłaca niższą kwotę niż gracz siedzący dwa miejsca od rozdającego. Zazwyczaj jest to połowa tej sumy. To dlatego gracz wpłacający niższą stawkę nazywany jest small blind, a ten drugi big blind. W tym przykładzie big blind wpłaca 10, a small blind 5 żetonów. Teraz każdy z graczy dostanie po dwie karty i zaczyna się gra. Gra w Texas Hold'em podzielona jest na cztery rundy licytacyjne. W pierwszej, zwanej preflop, gracz na lewo od rozdającego zaczyna. Ma on trzy opcje: może dorównać do maksymalnego zakładu postawionego przez któregoś z graczy w pokerowym żargonie powiedzielibyśmy call może także wnieść zakład większy niż big blind wtedy powiemy raise ostatnia opcja to oddanie rozdania i zrzucanie kart o takim zagraniu mówimy fold teraz decyzja należy do kolejnego gracza ma on te same trzy opcje. Sytuacja taka powtarza się, dopóki gracze, którzy pozostali w rozdaniu, nie włożą do puli tej samej ilości żetonów. Żetony przenoszone są na środek stołu i zaczyna się druga runda licytacji: flop. Na tym etapie rozdawane są trzy karty wspólne, które pojawiają się na środku stołu. Karty te. Mogą zostać użyte przez wszystkich graczy do polepszenia swojej ręki. Nie możesz ich podnieść, lecz możesz połączyć je z kartami, które trzymasz. Od tego momentu rundy licytacyjne będzie rozpoczynał Small Blind. Ma on następujące opcje. Może po prostu przeczekać, nie stawiając żadnego zakładu. Jest to tak zwany czek. Może też włożyć do puli Pewną ilość żetonów. Pozostali gracze muszą teraz dorównać do tej wartości lub ją przebić, aby pozostać w rozdaniu. Takie zagranie nazywa się bet. Ostatnia opcja to oczywiście fold. Oznacza ona wycofanie się z rozdania. W tej sytuacji zagranie to nie miałoby sensu, ponieważ może on kontynuować grę, nie dokładając żetonów. Akcja Rozgrywa się zgodnie ze wskazówkami zegara i toczy się do momentu, kiedy wszyscy gracze wniosą taką samą ilość żetonów lub wycofają się z rozdania. Następnie zaczyna się kolejna runda licytacji turn. Na turnie rozdawana jest tylko jedna karta wspólna, która pojawia się na środku stołu. Ona również może być użyta przez wszystkich graczy do polepszenia swojej pokerowej ręki. Rozpoczyna się licytacja. Rundę rozpoczyna Small Blind lub następny gracz, jeśli Small Blind nie bierze już udziału w rozdaniu. Po zakończeniu tej rundy rozpoczyna się kolejna, ostatnia, River. Jest ona dokładnie taka sama jak turn. Rozdawana jest jedna wspólna karta. A gracz siedzący na lewo od dealera rozpocznie akcję. Przypominając, może on czekać, zagrać lub spasować. Kiedy wszyscy gracze wykonali swoje ruchy, a dwóch lub więcej graczy pozostało w rozdaniu, dochodzi do wielkiego finału. Wyłożenia. Gdy pod koniec ostatniej rundy na riverze zostanie minimum dwóch graczy. Wszystkie karty są odkrywane w celu wyłonienia zwycięzcy. Gracz, który wygra, dostaje wszystkie żetony. Popatrz na tę sytuację. Aby uprościć sprawę, założymy, że sześciu graczy zobaczy wyłożenie. Reszta graczy spasowała gdzieś po drodze. W tym przykładzie gracz siedzący na lewo od dealera pokaże swoje karty jako pierwszy. Teraz popatrzmy. Kto ma najlepszą kombinację pięciu kart, używając przy tym kart wspólnych oraz kart, które zostały rozdane graczom? Jak widzisz, ten gracz ma wiele różnych kart w różnych kolorach, włączając tylko cztery następujące po sobie karty od dziewiątki do damy. W takim przypadku siłę jego ręki determinuje jedynie najwyższa karta. Gracz ten posiada Asa. Jako najwyższą kartę. Następny gracz pokazuje swoje karty i odsłania parę dam. Ta ręka bije poprzednią, jako że para jest silniejszym układem. Sąsiad siedzący po jego lewej stronie pokazuje dwa asy i to on miał najsilniejszą rękę przed flopem. Z kartami wspólnymi jego asy utworzyły trójkę. Trzy takie same karty są z pewnością lepszym układem niż para, czyniąc rękę tego gracza najlepszą w danym momencie. Następny gracz, pokazując swoje karty, miał najgorszą rękę, gdy zaczynała się ta runda. Jednak z powodu trzech pików na stole, ma pięć kart w tym samym kolorze. Ten rodzaj układu nazywany jest kolorem i jest on jednym z najsilniejszych układów w pokerze. Jest on oczywiście silniejszy od trójki przeciwnika. Ostatni gracz, siedzący przy stole, patrzy na swoje karty i widzi, że nie ma już szans na wygranie rozdania. Zrzuca swoje karty, nie pokazując ich. Gracz z kolorem wygrał. Tutaj możesz zobaczyć hierarchię pokerowych układów. Kombinacja tych pięciu kart. Zależy od kombinacji twoich dwóch kart z pięcioma kartami wspólnymi leżącymi na stole. Najlepszym i prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnym układem jest poker królewski. Aby uzyskać pokera królewskiego, potrzebujesz strita, czyli pięć kolejnych kart od Asa do dziesiątki w jednakowym kolorze. W tym przypadku jest to karo. Statystycznie rzecz biorąc, powinieneś uzyskać pokera królewskiego raz na 200 tysięcy rozdań. Drugą najlepszą ręką jest poker. Składa się ze strita, w którym wszystkie karty są w jednakowym kolorze, bez asa jako najwyższej karty. W tym przykładzie użyto pokera z damą jako najwyższą kartą. Kiedy wielu graczy ma pokera, wygrywa ten z najwyższą kartą. Jeśli kilku graczy ma tego samego pokera, Dzielą się oni pulą. Następna w hierarchii jest kareta. Są to cztery karty mające tę samą rangę. W przypadku, gdy kilku graczy będzie posiadało ten układ, co może się zdarzyć tylko wtedy, kiedy wszystkie te karty będą leżały na stole, wygrywa gracz z najwyższą piątą kartą. Kolor tej karty nie jest ważny. Kolejnym układem jest full. Układ ten składa się z trójki, w tym przypadku są to asy, oraz pary, w tym przypadku króle. Kombinacja asów i króli, użytych w tym przykładzie, nazywa się fulem. Kiedy kilku graczy będzie miało fula, wygrywa ten, który ma wyższą trójkę. A gdy i te będą takie same, wygrywa gracz z wyższą parą. Jeśli i ta jest identyczna, następuje podział. Z poprzedniego przykładu. Poznałeś już kolor. Ręka ta składa się z pięciu kart w tym samym kolorze. Kiedy kilku graczy będzie miało kolor, wygrywa ten, który ma najwyższą kartę w tym kolorze. Najwyższym możliwym kolorem jest kolor z asem jako najwyższą kartą. Powinieneś już także znać strita. Układ ten wymaga pięciu kolejnych kart w dwóch lub większej ilości kolorów. Coś takiego jak mały street składający się z czterech kart, nie istnieje w pokerze. Kiedy kilku graczy będzie miało streeta, wygrywa gracz, którego street kończy się wyższą kartą. Trójka, jak sama nazwa wskazuje, zawiera trzy takie same karty. Pozostałe dwie mogą być dowolne. Kiedy kilku graczy będzie miało tę samą trójkę, wygrywa gracz trzymający najlepszego kickera. Następnym układem są dwie pary składające się zaskakująco z dwóch par i jednej dowolnej karty. Kiedy dwóch graczy będzie miało dwie pary, wygrywa ten, którego para jest najwyższa. W przypadku, gdy najwyższa para jest taka sama, wygrywa ten, który trzyma drugą najwyższą parę. Jeśli ta również jest identyczna, znaczenie ma piąta karta kicker. Jedną z najsłabszych rąk jest para. Kiedy kilku graczy będzie posiadało parę, wygrywa najwyższa. Jeśli będzie ona taka sama, decydujący okaże się kiker. Jeśli żadna z powyższych kombinacji nie może zostać spełniona, wygrywa gracz trzymający najwyższą kartę. Jeśli kilku graczy będzie trzymało tę samą kartę, wygrywa osoba trzymająca najwyższego kikera. Nauczyłeś się już zasad gry w Texas Hold'em. Wiesz, że gra opiera się na czterech rundach licytacji. Jedna jest przed flopem, druga po, trzecia na turnie i czwarta na riverze. Flop, turn i river nazywane są kartami wspólnymi i układane są na środku stołu twarzami w górę. Pozornie wygląda to na łatwą grę. Lecz Texas Hold'em może dostarczyć wielu skomplikowanych sytuacji. Niedoświadczony gracz może stosunkowo szybko przegrać wszystkie swoje żetony. Możesz zostać dobrym graczem poprzez oglądanie naszych filmów, w których znajdziesz skuteczne strategie do odmiany, którą wybierzesz. Jeśli już to zrobiłeś, możesz przystąpić do zdania quizu, poddając swoją nowo zdobytą wiedzę testowi oraz uzyskać swój kapitał startowy. O tym nic już nie stanie na drodze twojej pokerowej kariery.